Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z gry Bully. Ja jestem Hubson i przechodzimy do kolejnego epizodu z życia Jimmy'ego Hopkinsa właśnie w tej cudownej, wspaniałej produkcji. Na początku, jak to zazwyczaj, idziemy sobie lulu. Myślę, że ubranko dzisiaj zostawimy, nie będziemy zmieniać. Natomiast oczywiście, jak zawsze, mam na początku do poruszenia kilka komentarzy. W ogóle tak, dość mocno się zaangażowaliście w to, żeby wytłumaczyć mi, gdzie jest ten statek piratów. Ja już mniej więcej wiem. Mam nadzieję, że uda mi się obrócić do miasta i z powrotem, żeby zdążyć na poranną lekcję. Natomiast pisaliście mi, w ogóle też na Facebooku wysyłaliście, o kurde, na Facebooku wysyłaliście mi mapy, gdzie ta lokacja się dokładnie znajduje i powiem wam, że te mapy okazały się być bardzo pomocne, także wszystkim dziękuję. Miałem nadzieję, że jakiś rower spotkam. No właśnie, dawaj panie kolego. Bierzemy elegancko, to nam pomoże być szybciej tam, gdzie mamy być. Chociaż no właśnie, na tych mapach było pokazane, tak samo jak i było pokazane w komentarzach w formie słownej, że do tego całego statku pirackiego, tak po prostu, musimy dopłynąć całkiem daleko. Także to jest problem, ponieważ nam to zajmie prawdopodobnie dużo czasu, ale dzięki temu odkryjemy fajną rzecz. Okej, lecąc dalej, też co chciałbym poruszyć. Moment, tutaj zanim jeszcze to powiem, to tak, kazaliście mi podjechać na to, znaczy wjechać na to molo do samego końca i tam kierować się w stronę jakby południowo... wschodnią, dobrze mówię? No chyba dobrze mówię. Tak czy siak w tamtą mańkę. Także sobie będziemy powoli płynąć. No i też pisaliście mi, że koniecznie Hubson, słuchaj, musisz ogarnąć z tą mechaniką co i jak, ponieważ dzięki mechanice będziesz miał dostępny zajebisty rower i na tym rowerze będzie można jakieś backflipy, frontflipy i inne tego typu fajne rzeczy robić. Także szczerze wam powiem, że no chciałbym mega ten rower właśnie sobie zdobyć, ale lekcji mechanik jest też 5, także obawiam się, mimo tego, że w tym momencie pójdę sobie na te lekcje i tak dalej, że i tak będziemy musieli kawał czasu poświęcić, żeby, w sensie dużo odcinków, żeby wszystkie te lekcje ukończyć, no i żeby sobie ten rower zdobyć. Ej, moment, to jest chyba to, co nie? O co tu chodzi? Ej, czy ja tu coś mogę wykombinować? Czy ja muszę gdzieś... Tam coś się świeci, momento. O, nie spadnij, kurde, wiedziałem, było ciężko. Ej, no moment, i co, i gdzie jest ten cały pirat, co? Bo ja tutaj tego gościa nie widzę, wskakuj, Jimmy. Come on, ej, dawaj. Tu musimy... No nic, póki co to podniesiemy. Ej, what the fuck? What the hell? Co to jest? Ej, halo, ty zostaw mnie, co to jest za dziad? Ej, przecież ten cały pirat, mówiliście mi, że będzie znajdował się na statku, a nie tutaj na lądzie. Ej, to chyba o to chodziło, co? No to fajna ciekawostka, fajnie, że udało się ją w końcu znaleźć, kurde. Ale właśnie, no mówię, myślałem, a nie, już mi się przypomina przecież komentarz, że pisaliście, że przy statku pirackim na plaży będzie jakiś chłop, kurde, co będziemy go mogli pokonać. Ej, tu była biologia, moment. Czy my biologii już całej nie przeszliśmy? Chyba nie. To wiecie co, może inaczej. Jeżeli sobie tej lekcji nie przeszliśmy i ja już na nią nie zdążyłem, to wczytamy sobie z powrotem zapis. Ja tę czapkę najwyżej sobie zdobędę jakoś później poza odcinkiem jeszcze raz. Najważniejsze, że udało mi się to pokazać w końcu na odcinku, a póki co wykonajmy tę biologię, no bo kurde, nie ma z tym żartów. Powoli te lekcje trzeba kończyć. Wy i tak też w komentarzach pisaliście, że Hubson, dawaj te lekcje, dawaj... Dawaj tę misję szybko przechodzi, pokazuj fabułkę. Także dzisiaj na tym wszystkim będziemy się przede wszystkim skupiać, co nie? W ogóle spójrzmy, jakie mamy dzisiaj w ogóle zadania. Mamy tego całego paparazziego i chyba inne zadanie odblokuje się znowu w godzinach wieczornych, więc aktualnie nic nie zdążymy zrobić i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać właśnie na lekcję. To, co w tym momencie zauważyłem po wejściu do szkoły, to to, że w końcu mnie nikt nie atakuje, co mnie no mocno cieszy, bo na początku pamiętacie, jak wchodziliśmy sobie do Bullworth Academy, czy to w ogóle byliśmy w szkole, czy to na zewnątrz, to każdy chciał nas zarypać, a w tym momencie jest całkiem spoko, tu delikatnie prefekt się nie cieka... Co? Nie no, w sumie okej, nie mam żadnego mundurka, nic. Prefekt się delikatnie niecierpliwił, ale nic złego nam nie zrobił, na szczęście. Być może to jest takie delikatne wykroczenie, jestem na to odporny, nie wiem. O, spoko, dawaj. Ja sobie załączę, bo znowu mi się ekran wygasił, a tu mam komentarze, do których chciałem się ustosunkować. Co to jest, ty świnie, tym... O, fuck'e, no dobra, okej, nic. W takim razie musimy ją przypiąć. Elegancko. Tak jak już mówiłem, ta biologia, no...
jest pod tym względem wkurzająca, a nie, to jest 4%. To ciekawe w sumie, ile procent zalicza, co? Za pomocą szkła. Rej świniu. Co? Ej, bez jaj. Czemu ja muszę jej nos uciąć? Halo? Co to ma być? Czekajcie, skupienie, szybko, szybko. O, 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 elegancko, lecimy tu w prawo. Ej, naprawdę jestem cały czas ciekaw i cały czas tego nie sprawdziłem, już nie sprawdzę, bo to jest ostatnia biologia. Jakby szło to wszystko na myszce, podejrzewam, że mogło być niebo łatwiej. Okej, bierzemy ryjasa, kładziemy, elegancja. Ej, no co jest, dawaj, cyk. Okej, wzięte, znajdź pępowinę. No to akurat, ej, to wygląda jak siusiok jakiś, kurda, nie pępowina. Ty co to jest? Jakiegoś pindola będziemy wycinać, a nie pępowinę. Kurde, no dawaj, lecimy. O, 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 elegancko. Tu, tu, ej, powiem wam, że naprawdę to dziwnie wygląda. Nie przypuszczałbym, że to jest pępowina. Bardziej świński ogon, albo tak jak powiedziemy, jakiś pindol, kurde, czy coś. Okej, bierzemy to. Ue. No, powiem wam, że robi się coraz bardziej... ohydnie. Jestem ciekaw, jak wnętrze świni będzie wyglądać, albo w sumie nie jestem ciekaw, nie wiem już sam. Okej, tniemy. Tniemy, dawaj, dawaj. Okej, jeszcze tutaj. Czy ja w ogóle zdążę to zrobić? Mamy jeszcze niecałe półtorej minuty. Okej, szczypce, rozchylamy. Dziwne jest to, że na tym przedmiocie muzyka kończy się po pewnym czasie i nic potem nie gra. Nie wiem, czemu tak się dzieje, nie wiem. Okej, przypinamy. W ogóle w międzyczasie może będę coś tam mówił o tym, co pisaliście. Znajdź sercem, to co chyba to jest. Wycinamy. Kurde, czy ja w ogóle zdążę? Powiem wam, że dzisiaj nadzwyczaj ten czas szybko leci. O, o, o. Tak, powiem wam, że znalazło się, Boże, parę osób, które powiedziały, że z chęcią zobaczyłyby Tony Hawk'a, ale w formie odcinków, a nie w formie live'u. No i no ja wciąż mam te same obawy, że jednak zbyt dużo osób chętnych by się nie pojawiło. Oczywiście wiadomo, że niektórzy są chętni, tak jak powiedziałem. Płuca, spoko, lecimy szybko. Ale jednak, no, aż tak dużo... Ej, kurde, czemu cię tak szybko? Przepraszam, że taki jestem... zamieszany z tym moim gadaniem, ale dzisiaj mega szybko trzeba te biologię przechodzić. Szybciej niż zazwyczaj. Okej, zamknę się na chwilę, ten wątek tego Tonego Hawk'a dokończę za chwilę. Dawaj, dawaj, Jimmy. Jimmy. Ej, no co? 13 sekund. Dawaj. Może zdążymy to zaliczyć jakkolwiek. Jeszcze nie? Co jest? Żołądek? No nie zdążę. Ej, zobaczcie, jak mało czasu miałem. No to jest... A, bez sensu. Ej, what the fuck, to będzie totalnie na styk, zobaczcie. Kurde. Jelito, no przecież to nie ma opcji, żeby to przejść w ogóle. No co wy, halo? Nie ma takiej możliwości, żeby... No to jest chore, kurde, wiecie, jak mi zajebiście szło w tym momencie i została mi jeszcze cała jedna sekcja do ogarnięcia. No przecież to jest niemożliwe, halo? Jak to możliwe? Znaczy, jak to możliwe, że tak jest w tej grze? No tak, aktualnie wziąłem i przełączyłem się na mysz i klawiaturę i powiem wam, że to wszystko jest no dużo bardziej, może nawet nie, że przyjemniejsze, chociaż powiem szczerze, że przyjemne też jest, ale no jest przede wszystkim dużo łatwiejsze. Na myszce sobie na spokojnie lecimy. Jeszcze do tego widzę, że od samego początku nawet nic nie ustawiałem, a czułość jest dobrana tak fajnie, że możemy to robić w mega precyzyjny sposób. Jak widzicie, poszło mi szybko, łatwo, gładko i przyjemnie. You seem to have passed biology. There must be some No nie wiem, czy się da. Ciekawe, co takiego nam się ciekawego odblokuje po tym wszystkim. Świński łeb? Ludzki szkielet. Co? Ej, no to nic takiego fajnego chyba. Kurde, jeszcze mi padnie działa w tym momencie. Dobrze, pad już włączony, możemy sobie zapisać grę. Powiem wam, że poczekamy chwilkę na kolejną lekcję, przejdziemy sobie właśnie jeszcze tę lekcję, a potem polecimy wykonać dwa zadania. Już na obejście mam 22 minuty, a tak naprawdę dzisiaj wam jeszcze nic nie pokazałem, także jest śmiesznie. Odnośnie tego Tony Hawk'a, wspomniałem o tej grze, a w końcu nie dokończyłem, że w sumie, jeżeli chcecie to w formie odcinków, to przemyślę to jeszcze, aczkolwiek, no, ja osobiście wolałbym w postaci live'a, może takiego dłuższego, w sensie kilku live'ów i byśmy sobie takiego Tony Hawk'a ograli, a zobaczymy, przemyślę wszystko dokładnie, może w ogóle dam za jakiś czas jakiś tam pościg, ale to chyba za jakiś dłuższy czas, bo też w tym momencie dużo fajnych rzeczy przechodzimy na live'ie, jak wciąż Sleeping Dogs, chociażby, jak GTA Vice City Beta, czy jak ten... O Boże, wypadło mi z głowy. Czy też sobie pykamy wspólnie na serwach na MTA, także dużo takich fajnych rzeczy jest.
do oglądania na streamie, moim zdaniem aktualnie. Mi też się w to wszystko przyjemnie gra, także no jak coś to za jakiś tam dłuższy czas. Tak czy inaczej, wcześniej czy później musi się to pojawić, ponieważ ja lubię Tony Hawk'a i jestem ciekaw w ogóle, jak właśnie by ludzie zareagowali, gdyby ta gra się u mnie pojawiła. Z uwagi na to, że w sumie, no, mi się też wydaje, że poza tym, że lubicie GTA, Bully i tego typu produkcje od Rockstara, to też lubicie gry starsze, podobnie jak ja, nie? Także istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziecie chcieli też Tony'ego Hawk'a obejrzeć. Widzę, że mamy ten dzwonek zaznaczony na szaro. Wy mi pisaliście, że tak się robi, jak już wszystkie lekcje zaliczyliśmy i chyba właśnie muzykę zaliczyliśmy, wszystkie 5 etapów, ale spoko, nic się nie dzieje, ponieważ na mapie mamy zaznaczoną kolejną misję. Zobaczmy sobie, gdzie ona jest. Aha, spoko, musimy dostać się za budynek, w porządku, nie ma sprawy. I też napisaliście mi, o co chodziło z tym, że zniknął mi skuter z mojego garażu. Dzieje się to za sprawą tego, że my w swoim garażu w Bully możemy mieć tylko i wyłącznie 2 pojazdy. Ja tego nie wiedziałem. Gdybym wiedział, to w życiu bym tego głupiego roweru nie kupował. No bez kitu, on jest bez sensu. Znaczy nie, no może jest spoko ogólnie taki pojazd, ogólnie sam w sobie, jakim jest rower, ale nie ten, co ja kupiłem na pewno, nie? Tu nie przejdę, a... Już mi się wszystko przypomniało, słuchajcie, my na tę misję ostatnio sobie biegliśmy i w końcu nie dobiegliśmy, ponieważ prefekci mnie aresztowali, tak to wyglądało. I tu też jak sobie biegliśmy właśnie tędy, to mieliśmy taki znacznik, kojarzycie? Ja byłem wielce zainteresowany, co to jest i wtedy nie udało mi się odkryć tego. Miałem nadzieję, że dzisiaj się dowiem, ale też jak widać tego znacznika najzwyczajniej nie ma. Dobrze, wchodzimy sobie tutaj. Oh yeah. Widzę, że to jest ta posiadłość, którą sobie odblokowaliśmy, a czy właściwie my... Ona nie jest naszego użytku. Tu było to takie wielkie działo, co ten kujon z tego naparzał. Kojarzycie? Jakiś czas temu? 2 odcinki temu? Czy nawet odcinek temu? Nie, chyba 2. Good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? No właśnie, o co chodzi? This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. A wykonawcą jeszcze gorzej być, takiego porąbanego planu. Czekajcie. Podsumujmy sobie to wszystko. Czy ja mogę tędy wyjść elegancko? Mogę. Tak, kujon, ten cały Ernest, jest szefem tych kujonów, że tak powiem, i wymyślił aktualnie plan jakiś, który pomoże nam dorwać się do tych oto tutaj jego mościów, parówczaków jednych, cieniasów. Tak, i ten plan zaczyna się w taki sposób, że musimy znaleźć, a czy znaleźć, właściwie zrobić kompromitujące zdjęcia tej całej Mandy. Gdzie Mandy będzie? Jak widać, gdzieś na sali gimnastycznej. Okej, ale czy... Ej, czy... To będą kompromitujące zdjęcia? No nie powiedziałbym, powiem tutaj szczerze. Przybliżmy sobie to, może tak? Okej, jest zdjęcie, zapisz w albumie. A, w sumie czemu by nie? Zapiszmy sobie. Walniemy jeszcze... Ej, jak to długo trwa? Okej, mamy fotkę jedną. I co? No, to może być całkiem spoko. Ta cała Mandy się spociła, musimy iść za nią do jakiegoś tam pewnie dormitorium dziewczyny, ona będzie się przebierać i wtedy walniemy jej kolejne zdjęcie. Tym razem... O, śniadankiem się odbiło. Tym razem, tak, kompromitujące, bo będzie się pewnie przebierać czy coś, więc zobaczymy. Czy ona już w ogóle dobiegła? Ej, hola, dokąd my musimy dojechać, co? Nie no, jest zaznaczone dormitorium dziewczyn, także wszystko się zgadza. Moja droga dedukcji okazała się być całkiem trafna. Więc rewelacja, idźmy sobie na skróty. O, nie to. Powiem wam, że to jest jednak to, jak się gra w kilka gier, aktualnie w ogóle w tych gier gram dużo, to mi się wszystko pieprzy, każde sterowanie i tak dalej. Okej, tym wejściem sobie już kiedyś tam wchodziliśmy, także ja doskonale pamiętam co zaś, ponieważ tutaj się włamywaliśmy po majteczki, między innymi po majteczki Eunice. Także wiecie, wszystko pamiętamy.
Dostaniemy się oczywiście na strych i z tego strychu trzeba będzie zejść w dół. I hear more disturbing sounds. Kurde, spokojnie, nic się złego nie dzieje, to tylko ja, Jimmy Hopkins. Oh yeah. Okej, okay, tu. Tu jest pani prefekt. Jimmy, chowaj się. Gnojku. Mam nadzieję, że ona tu nie wejdzie, ty. Nie, szybko, szybko. Ja muszę się przedostać tam. Dawaj, Jimmy. Jak ty mnie zauważyłaś, głupia babo? Ej, co jest? No, tam delikatnie zboczeńcem jestem, ale czekajcie, czy ja mogę w ogóle... Ja mogę tędy wejść, o. Lecimy na górę. Ty, co... A nie, ona jest na górze, ta baba. Tu jest Eunice. No, chyba to zbyt chciani nie jesteśmy, co? Ej, czy ona tam gdzieś wejdzie, czy ja będę ją mógł w jakiś sposób minąć? Chyba tak. Z tego, co widzimy, idzie powoli do przodu. Niech sobie idzie pani. Tam może ja bym ją mógł wykończyć. Nie, chyba jednak nie, wiecie. Byłoby ciężko, ale spoko. No kurde, jak ona mnie znowu zauważyła? Halo! No, chyba się udało, powiem wam. Nie podchodź za blisko. Ej, co jest? Kurde, już po takim czasie w końcu mi się tu udało wejść i zobaczcie, że... Mędzicie. No nie, no ja... Zważcie! Ale jajo, no, ej, dzisiaj mi tak fatalnie idzie, że ja nie mam pojęcia, o co chodzi, nie? No po prostu... dramat! No okej, w tym momencie jestem tak jakby w tym pomieszczeniu, także powinno być w porządku. Nie mogę zbyt blisko podchodzić, także nie będę tego robił. Weźmy sobie może walnijmy coś takiego. Czy takie zdjęcie będzie spoko? Jak widać, nie. To jest spoko zdjęcie i dziwne, bo w sumie tutaj na tej fotce nic nie widać. Oho. Zobaczy nas? Na szczęście nie. I będziemy musieli za chwilę jej walnąć jeszcze jedną fotkę. Tym razem w tamtym pokoju, więc spoko. Ta baba tutaj chodzi, ona jest chyba na dole? Chyba jest na dole z tego, co widzę, także wbijemy sobie tutaj. I... Czekajcie, chyba będzie okej. Okay. Tak, to chyba jest w porządku fotka. Mam nadzieję, że... No... Oby tak. Ej, czy bycie nerdem to jest coś złego? Come on. Czy ja mogę tędy wyjść? To jest dla mnie chyba najbardziej durna rzecz w tej grze. Dlaczego ja nie mogę tutaj... Mogę wyjść, okej. Przepraszam. Ostatnim razem myślałem, że nie mogę. Ej, czy gra właśnie się zbugowała, czy co? Ładowanie? Dlaczego? Co? Spina się, okej, spoko. Czyli udało się, całkiem fajnie poszło. No i w końcu się uda. Powiem wam, że na OBS-ie już mam 40 minut, a nie wiem, czy odcinka to wyjdzie z 15 dosłownie na ten moment, nie? Tak, dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, fatalnie idzie, że kurde, dramat. Okej, tak czy inaczej mamy zdjęcia, mamy też te takie bardziej kompromitujące, chociaż kurde, moim zdaniem, tak jak mówiłem też, pod tym prysznicem nie było zbyt dużo widać. Potem to, że ona sobie słuchała muzyki, no to co, to sobie słuchała muzyki, więc to będzie takie delikatnie podkręcone, wiecie, nie? Żadnych cycków, ani nic takiego nie widać na tych zdjęciach, więc no co, no okej, fotki, takie sawciki, nie, jakieś. A może on to potrzebuje do jakiegoś fab folderu czy coś, ty? Zboczeniec jeden mały, co? Tak może być. Kuj, oni są dziwni, wiecie, ja bym im nie ufał. Okej, widzę, że dzięki temu nam się chyba odblokowała kolejna misja, bo wcześniej była godzina 15 też, jak nie, chyba 14 była i tej misji nie było. Tak czy inaczej, jest to obrońca zamku. Z czym to może być związane, to nie wiem. Spójrzmy sobie na mapę, gdzie w ogóle ten... bo ten questik jest cały czas tutaj na terenie. Okej, to zapiszemy grę. Chyba w szkole będzie najszybciej ją zapisać, tak mi się wydaje. No i co, zobaczymy też... I like your shirt, Jimmy. No to chodź tutaj, lady. Czy ja dla ciebie coś mam? Co ty? Prezentów tylko chcą te kobity. Ej, ja powiem, że tutaj nie ma laski, która Jimmy'ego Hopkinsa by kochała za nic, wam powiem. Każda czegoś chce. To jest w ogóle totalny senseless dla mnie. Znaczy, tak, może być senseless. Także nie będziemy się z takimi dziewczynami zadawać, bez kitu. A, no i właśnie, rzuciłem znowu okiem na wasze komentarze i kazaliście mi oddać ten pieprzony tranzystor. Tylko, że... A nie, pojawiła mi się literka H, więc sobie to załatwimy, żebyście tutaj się nie buldoczyli. Nie wiem, czy to w ogóle już nie będzie
będzie ostatni, albo może przedostatni? Kurde, nie wiem. Bo jeżeli ostatni, to w sumie bym was rozumiał, ponieważ dzięki temu możemy dostać coś ciekawego od tego całego kloszarda. No bo jak to jest wciąż jeden z wielu, no to okej, nauczy nas jakiegoś tam kozackiego może ciosu, ale nic poza tym, więc no... Nie rozumiałbym takiego waszego zniecierpliwienia. Co? To jest jak w tym. Jak w Sleeping Dogs będzie. Tyk, tyk i... Tyk, tyk, tyk i... to jest akurat zajebiste, powiem wam. Mówię, tak jak już wiecie pewnie, ten kto był na live'ach, czy nawet na odcinkach ze Sleeping Dogsa wie, że ja uwielbiam tamtejszy styl walki i dlatego tego typu rzeczy będą mi się mega podobać. To widzę, że jest jakaś taka dziewójka do sprania. Kurde, no. Znowu to samo. I co, znowu będę musiał trawę kosić? No bez kitu. Ej, czemu? Czy jest jakiś taki mega nieudany odcinek pod tym względem? No cały czas coś złego się dla mnie dzieje. No spadaj, gościu, mam cię dosyć już. No ale widzę, że tamten trawnik chyba już tak wystrzyłem, że mi kazali zupełnie inny ostrzyc w tym momencie. Także chociaż to się zmieniło na ten moment. Okej, nie będę was tym wszystkim zanudzał. Sobie to na spokojnie skoszę i zobaczymy się już na kolejnym zadaniu. Nie ma co. No, ale to jest w ogóle dziwne, że w tym momencie wystarczyło jedynie 70% i już to przewinienie moje zostało odpracowane. No, to jest dziwne, bo ostatnio musieliśmy chyba 90% tamtego trawnika uogolić. Skosić to znaczy się, tak mówię, ogolić dla beki, żeby nie było znowu. A tutaj 70 yellow, także w sumie elegancko. Nie było zbyt dużo tej pracy. No i co, znowu muszę to wszystko obiec dookoła, no shit! Ale mi zasadził, chłop ty. O ty kurde. Ej, nie, no tak to nie będzie, patrz. W tym momencie na tobie wytestuję twój nowy cios. Znaczy mój nowy cios, co ja gadam. I tyk, masz kurde. Dawaj mu, dosiadł Jimmy. Dawaj, dosiadł. Cyk. I poryju go. Gnojek jeden podły, nie? Ej, ale patrz jak jest wytrzymały. Tak go zlałem po tym rejcu. A on nic, kurde, nie? Ciołek jeden spieprzać, gnojki, nie mam czasu na was. Okej, to w sumie jak już taka bójka się wydarzyła, to sobie wspólnie dojedziemy na miejsce. No mi się wydaje, że w tym momencie u tego całego kujona, w sensie u Ernesta, u szefa kujona, u bossa można powiedzieć, dowiemy się co dalej z tymi zdjęciami Mandy, do czego one posłużą i co będziemy musieli z nimi dalej zrobić. Czy już w tym momencie ta intryga tak w pełni wejdzie w życie? No cóż, zobaczymy. Mi się wydaje, że chyba ten wątek będzie miał nieco więcej etapów, ale żeby nie pitolić, zobaczmy po prostu. Here he is, Mr. Big. Oh, can't you just get lost? Or help, we're trying to get out of here. Come on, Muscles. We've not got long. What are you talking about? The jocks are coming to kill us. Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. No, a healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. Wiedziałem. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead. I love you, my friend. Look, you fix it, I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you sickos. We're coming in, you guys. We're ready for you, nerds. These feelings are natural, and I'm about to die for them! Just go fix the defense system and I'll take care of the goons. Come on, you wimps! We're coming to get you! Get out of here, sickos! No i widzicie, ja osobiście nie mam pojęcia, dlaczego filmy z Bulliego czasami dostają demonetyzację za treści seksualne, jak tutaj jest po prostu czysta nauka. No tak się dzieje, nie? Jak chłopcy dojrzewają, no to jest jak jest, no co tu dużo mówić, co tu się oszukiwać. Czy ja muszę tam dojść do pewnego momentu? Chyba tak, kurde, myślałem, że będę musiał bronić tego całego naszego zamku, że tak powiem, z tamtej fortecy, ale jednak nie. Wejdźmy sobie tutaj. Ej, oni będą pewnie niszczyć tę barykadę i ja nie mogę do tego dopuścić. Dobrze. Czym oni strzelają w nas? Patrz, tak jak napierają. Kurde. Amata. No, los mnie spędzi. Shit. Chodźmy tutaj i tu będziemy ich nawalać. Ej, ale ciężkie to. Zejdźmy sobie w ogóle na dół. Co ja tam będę? Tyk. A masz, kurde. Dziadu jeden. Wal do gościa.
Za niedługo pewnie będę musiał z czegoś innego strzelać, bo tego już nie mam. No właśnie. Weźmy może sobie proce. O, z procy będziemy ładować. Elegancko. Powiem wam, że ta proca jest mocno od pewnego czasu, także strzelanie z niej nie jest takie do końca bez sensu. No pomóżcie mi, co za dziadki, ej. Po co wam te broni, jak nie możecie mi pomóc? I dawaj tego typa, ale powiem wam, że oni też z procy ładują, także ci cali mięśniacy nie są do końca taki, tacy poważni. Ała, moje jajka. I też jakieś takie zabawki tego typu mają. Ej, kto tak we mnie ładuje? Widzieliście to? To było mega dziwne. Weźmy sobie tego Kiocha może. O, o. I kurde, masz! Ej, już go nie mogę prać, czemu? A ci zniknęli. Ej, dziwne to. Muszę wracać do innego punktu. Tu widzę, że w ogóle mam jakiś czas ograniczony na to, ale to chyba jest czas, znaczy był czas, potrzebny na tych typów, co atakowali tamtą barykadę i w tym momencie już wszystko powinno być dobrze. Dostań się do działa ziemniaczanego, okej, okay. Czyli na górę. Utala. No okej, okay, niech będzie, użyj. No dawać tutaj kozaczki, ej, jakie to jest działo w ogóle. Czuję się jakbym z jakiegoś minigana w GTA napieprzał, kurde, bez kitu. Dawać tutaj i cyk w gości. Mam nadzieję, że mam infinite ammo, bo jeżeli mam ograniczoną ilość tych ziemniaków czy czego tam, to będzie lipa, dawaj go, ty. Oni tu nie mogą wejść, będzie lipa wtedy. Kurde. Zajebiste jest to działko, bez jaj, zobaczcie. A masz gnoju? Ty chłopie, wracaj, bo cię zleją za chwilę. Uważaj. Spokojnie, tu ich wszystkich zabiję z pyromiotu. Czy z czego tam, jak to się nazywa to działko. Oh yeah. Genialne to jest. O Boże. Ernest, dawaj tam, weź podobijaj tych, co już zginęli. Tak na wszelki wypadek, wiesz, nie, byku? Elegancko, pury ju dostał. Tego też dzielimy. Oni z tymi w ogóle kijami bezbolowymi tutaj lecą. Jakby do takiego Ernesta się dorwali, tak mu zdzielili takim kijem w łeb, to by było słabo z gościem, co? Ale się udało. Elegancko. Szacunek kujonów plus 20. Zajebiście, zajebiście. Ogólnie ten cały szacunek kujonów mam gdzieś, bo z kujonami jest tak, że nawet jak oni chcą się bić, do mnie podlecą. Wszystkich bolą kolana. To przez ten cały sport pewnie, nie? Tak, wracając do wątku, nawet jak chujoni podlecą i chcą mnie uderzyć, to obrażenia zadawane przez nich są tak małe, że nawet, kurde, nie wiem, ich ledwo... Ja pierdyle, ledwo te obrażenia widać, a jak chcemy pokonać takiego kujona, to wystarczą, nie wiem, 2 ciosy, 3 ciosy maksymalnie i gościa nie ma, także w sumie wywalone na nich. Ej, tu mam jakieś zadanko, 100% dyskrecja, utala, ale to sobie przejdziemy już w kolejnym odcinku. Ja w ogóle nie wiem, czy ta 100% dyskrecja to nie jest przypadkiem zadanie do ukończenia w nocy, wiecie? Tak może być, także tym bardziej już dzisiaj jest, znaczy w sumie dzisiaj byśmy mogli je wykonać, ale patrzę, że mam na OBS-ie 50 minut i myślę, że około 30 minut odcinka powinno z tego już wyjść. No nic, moi kochani, dzięki, że byliście, mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że faili było dużo i dzisiaj mi zbyt dobrze nie szło. W sumie to zawsze idzie mi średnio, co nie? Tak czy siak, widzimy się na kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej! Yeah.